Szanowni Państwo, most na rzece Białce w Trybszu jest jedną z dwóch przepraw do gminy Łaprzeniżne. Nowoczesna konstrukcja powstała w miejscu starego kratownicowego mostu, który od wielu lat był w fatalnym stanie i wymagał pilnej modernizacji. Proces uzyskania pozwolenia dla takiego obiektu w Naturze 2000 wymagał wielu wysiłków, czasu i determinacji. Z tego miejsca chciałbym w sposób szczególny podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały Powiat Nowotarski i Gminę Łaprzeniżne w realizacji zarówno mostu w ciągu drogi powiatowej, jak i przy budowie mostu tymczasowego. Świętujemy oddanie do użytku inwestycji, której wartość szacuje się na około 16 200 000 zł. Ten most to najlepszy przykład na to, że współpraca pomiędzy gminą, powiatem, województwem, parlamentarzystami i rządem daje doskonałe rezultaty. Jak to mówią, lepiej budować mosty niż mury. Ja chciałem serdecznie wszystkim podziękować tym, którzy byli zaangażowani w pozyskanie środków, w realizację tego przedsięwzięcia. Dziękuję panu wójtowi za to działanie i Radzie Gminy tutaj za wsparcie, Radzie Powiatu za to, że podjęła decyzję o przekazaniu tych środków, o budowie tego mostu. Szanowni Państwo, ta inwestycja, która dzisiaj jest oddawana, jest nowoczesna, jest trwała, jest dobrze wykonana, jest, myślę, obliczona na ileś tam lat do przodu i będzie służyć i lokalnej społeczności, i turystom, którzy tutaj przyjeżdżają. Mam nadzieję, że ten most, który Państwu tutaj dzisiaj oddajemy do użytku, będzie takim mostem łączącym wszystkie regiony, będzie się przyczyniał do rozwoju tego regionu. Budujący przykład współpracy pomiędzy samorządem gminy, powiatu, czy reprezentantami rządu w terenie, z panem wojewodą, ale też i samego pana premiera. Myślę, że dzisiejsza patronka Święta Kinga, która jest patronką samorządowców, przyczyniła się do tego sukcesu, a nad całością inwestycji czuwał pan Bóg, no bo dołożyły się do tego też środki z budżetu państwa. Ta trasa naprawdę wymagała porządnego mostu i ten most jest w tej chwili chwałą i sławą wszystkich, którzy się przyczynili do tego. To jest niezwykle ważne i gospodarczo, i turystycznie, i ambicjonalnie dla Śpisa, Podhala, sprawa także Wielki Bóg zapłoć. I muszę powiedzieć, że ten most jest prawdziwą nową bramą na Spisz, 15-metrowy, z czego 7 metrów zajmuje sama jezdnia, bezpieczny, wygodny i komfortowy. Gratuluję serdecznie panie wójcie, gratuluję panie starosto.